ojciec prowadził gospodarstwo i z tego gospodarstwa ciągnął dochody takie, że nas miał za co kształcić. To kosztowało drogo, proszę pana, bo moja szkoła, stacja kosztowała 20 zł plus jeszcze żywność trzeba było dowieźć, a potem szkoła kosztowała 21 zł miesięcznie. To nie było darmo, a 21 zł to, proszę pana, było 2 czy 3 metry żyta czy pszenicy, żeby sprzedać i żeby zrobić. Więc nie wszystkich stać było, jak to się mówiło, żeby kto kształcił, bo musiał mieć grosze. To była młodzież wybrana tak zwana. No. Było gimnazjum męskie osobno. Osobno chłopcy, osobno dziewczęta, wszystko mundurowane w pięknych mundurkach, elegancko żeśmy wyglądali. Ja mieszkałam na Żeromskiego, naprzeciwko gimnazjum, tam jest jeszcze do dziś dnia ten dom. Tam była taka pani Rybkowska, się nazywała Rybkowska. Także potem mnie szykowała na swoją synową nawet, bo miała trzech synów, to Jana Rybkowskiego, tego rodzice. Na stację, więc ta pani musiała mieć umowę ze szkołą, że ma stację taką, że w każdej chwili przychodził nauczyciel, sprawdzał, jak są. Nam nie wolno było chodzić tak jak dzisiaj. I chodziłam najpierw do Gostomianu, bo tam była pierwsza klasa, a potem to było wybudowane tu żeńskie gimnazjum. Doktor Krawczyński wybudował prywatne. I tu, że przeniesione było gimnazjum tutaj. Mieliśmy naprawdę takiego Baczyńskiego, no, uczył nas historii. Ale to był nieszczęśliwy człowiek. I mieliśmy wspaniałą historię, bo nam opowiadał tylko jak się zakochał, jak jeździł do Zakopanego, jak kochał to swoją żonę, jak go zdradziła, jak poszła, więc był rozgoryczony. To był jeden. A potem mieliśmy nauczyciela Pawłowskiego od geografii. To był młody nauczyciel, który przyszedł pierwszy rok do szkoły, uczył. Tośmy się namówiłyśmy się wszystkie dziewczyny, że jak przyjdzie, to będziemy mu patrzeć na kamizelkę. Wszystkie na kamizelkę. To chłopak się czerwienił, wychodził innym razem, no gdzie indziej, to go. Ale nareszcie nas przemógł, zaczął stawiać dwóje i skończyło się patrzenie. No, no. Potem to, a trzeci to był Lisiecki, uczył nas, proszę pana, niemieckiego. To był Niemiec rdzenny, ten bardzo wymagał w ogóle. Kolegium Gostomianu to tak wyglądało, jak jest, no tam troszeczkę, ale to tak na tym miejscu przecież i było. Boisko szkolne tam jak najbardziej, proszę pana, i gimnastyka, i był kort, no, tenisowy, można było w tenisa. I tam mieszkali nauczyciele, a resztę, no, tośmy przychodzili. Przede wszystkim to była młodzież właśnie ze stacji, bo Sandomierza to tam było nas kilka, no, uczennic. No, mam jeszcze koleżankę do dziś dnia w Warszawie, Irka Chmurzanka, która chodziła ze mną. Potem Maryśka Gorajówna tak samo chodziła, tośmy chodziły razem. No to by Irka była Sandomierzanka z Sandomierza, ale Gorajówna była ze wsi już, no. Ale przede wszystkim jeszcze była nauka tańca. Był pan, który nas uczył tańczyć elegancko, tak jak trzeba. Tango, to było podstawowe, a walc musiał być zapoczęciem, proszę pana. Przecież walc, no to nie było zabawy, żeby nie było walca, nie tak jak teraz podskakiwanie. Co to za jakieś podskakiwanie? Pytam się, które umie tańczyć tak jak trzeba? Foxtrot, Schlofox, Boston, to były nasze tańce. Mieliśmy izbę harcerską w Gostomianu w piwnicy tam. Teraz też tam jest przecież izba harcerska. I tam były zbiórki wszystkie, zastępów, zbiórki całego chówca. Męskie harcerstwo osobno, żeńskie osobno. To nie było tak razem. Ale potem były różne podchody, różne zabawy. To było
ogniska w lesie były takie organizowane. Pamiętam w Janowskim lesie, kiedy takie, oj, tam nauczyłyśmy się gotować, no, gotowałyśmy zupy. I tam były różne śpiewy. Jeszcze do dziś dnia pamiętam piosenki harcerskie. Już zapaliło się ognisko, dając nam dobry wróżby znak. Siadłyśmy wszystkie przy nim blisko, jak w całej Polsce siedzą tak. Siedzą harcerki przy płomieniach, dobry znak ognia skupia je. Wszystko, co złe, to szuka cienia. Do światła dobro garnie się. Przyszło do na Krakówkę. Na dole tam byli Cyganie. O, chodziło się na zabawy cygańskie, na wesela cygańskie. Patrzyło się, jak tam wyglądało. Paliło się ognisko, Cyganie się zbierali, śpiewali. No, bo cygańska orkiestra grała, poubierali stroje cygańskie. No. Także no, patrzyło się na to. Tam był taki tabor stały, a stamtąd wyjeżdżali i wracali. Wyjeżdżali na dzień gdzieś tam pochodzili i na noc przyjeżdżali i nocowali. Wróżyły nam cyganki, trzeba było zapłacić ile tam 20 groszy czy 50 groszy. To nagadała. Człowiek myślał, to i nieco. No dla śmiechu to było, ale tak to. No, zdarzały się takie, że tam okradli gdzieś kogoś. Ale cyganki były bardzo ładne, nasi panowie lubili cyganki. Od świętego Wicentego to się wyglądało tak jak zbawienia, bo odpust. Więc szło się do kościoła na mszę, bo tam była msza, a po mszy się wychodziło. Więc były kramy ustawione od katedry. Przez cały rynek dookoła było pełno kramów. Handlowali cudami. Zacząwszy od balonów, od lodów na Lizaku, od lodów w takich baniakach. To było wszystko uciecha dla dzieci, bo krzyk, wrzask i ruch. To. A cały rynek był zastawiony przecież furmankami, bo wtedy nigdzie nie było, tylko przyjeżdżały furmanki na odpust. Na rynku wszystko stało, więc pełno koni, pełno ruchu. To, a opisać to przecież to... Dzieciom przede wszystkim, bo dzieci ciągnęły jeszcze to, jeszcze tamto, jeszcze cukierka, jeszcze... Karmelka, nie cukierka, bo to się nazywa karmelki. Lizaka. No to potem balony. To były, dmuchały balony i fruwały te balony. To starsi. Dla starszych tam szedł gdzieś tam wypić kielicha. To były sklepy pootwierane. To starsi poszli sobie na kielicha, na śledzika, na przegrychę. A tu resztę to się bawiły dzieci przede wszystkim. To był zjazd z całego powiatu. To nie było tak od... Tylko pełno furmanek, pełno... Tam, gdzie teraz jest fontanna, to był mały rynek. I tam odbywały się wszelkie jarmarki. Przychodziły gospodynie, przynosiły to, co miały do sprzedania. I sandomierza panie kupowały, bo przecież trzeba było się gdzieś... I Żydzi tam byli też, kupowali też, Żydówki handlowały. Była taka... nagminna już, no, handlarka, która wszystko zawsze miała, skupiła i potem... I tam przyjeżdżały wszystkie furmanki na targ ze zbożem, przyjeżdżali, w poniedziałki były. Proszę pana, pod filarami był taki sklep żydowski, bo miał, tam gospodarze chodzili na kieliszek wódki, żeby się zagrzać. To tyle pamiętam. Główna ulica Opatowska, no to przecież Żydko, Żyda i Żydem poganiał. A nas, katolików, było bardzo mało w Sandomierzu. Skład apteczny jeden był polski, apteka była polska.
proszę pana. Potem na dole tam spółdzielczy, był jeden sklep spółdzielnia wędliniarski, Dynkowskiego sklep, potem Żubra, Żaka. To były sklepy polskie tam. A tak to wszystko było żydowskie. Dookoła byli Żydzi. Zresztą oni nam tu mówili, że to jest ich kamienice, a nasze tylko ulice. Ale był już taki jeden rok, jedne wakacje i potem takie, że jak przyjeżdżali akademicy z uczelni, tam z Krakowa, z Warszawy, to nas młodzież też ściągali i my już Żydów wtedy ho, 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 tylko gwizdały bomby i szyby leciały. Już żeśmy się wtedy buntowali, bo niestety już to był naród. Przykro, że był tak zniszczony, bo powinien być w inny sposób. Ale gdyby byli zostali z nas, by nie było już śladu. Wszystko było w rękach żydowskich. Wszystko. Zimmermann to był taki sklepik ze wszystkimi przyborami szkolnymi, gdzie się wszystko tam szło. A potem tam poszedł, jak przyjechali Ślązacy, to poszedł tam sprzedawać pisarczyk i dostał ten sklep, jak Żydów zabrali pisarczyk i miał pisarczyk, robił ten sklep, łokciowy sklep. Spiro, Żyd. Olbrzymi sklep ze wszystkimi rzeczami, no, całe bele materiałów. Przychodziła sobota, to było Żydów święto. Żyd nie wziął nic do ręki. Nie wiem, niby biedota, bo ich było mnóstwo w tych domach tam wiecznie, tych Żydziąt, Boże kochany. Zawsze w sobotę był szabas i podawała, polska dziewczyna obsługiwała, polska podawała, ich było stać na to, ale sam nic nie dotknął. Każdy miał swojego Żyda. Moi rodzice też mieli swojego Żyda. Zajrzał i wszystko kupił. Kupił masło, kupił mleko, kupił śmietanę, kupił jaj. Wszystko kupił, wszystkim handlował. I wszystkim potem wszystko sprzedał. Wszystko tam. To było, oj, pani Barańska, bo dla pani to, dla pani tamto. Dla innej tam Kazimierzowej to miał co inne. I ze wszystkimi, ja mówię, jak powinno się handlować. To kosztuje, jak dla pani to kosztuje 10 groszy. A nie, wie pani, dla pani to będzie 9 groszy, bo to jest dla pani specjalnie. A on tam już tyle położył, że opuścił i jeszcze zarobił. Przychodzili akademicy z nami, no spotykaliśmy się wszyscy. No, i mówi, no co, idziemy na Żydów? Idziemy. No to wieczorem się spotykaliśmy gdzieś tam po kapieniu w ręce i na Opatowsko przede wszystkim. Tam z jedną szybę wybić, potem na dole tam na Mariackiej też trzeba było ze dwie szyby wybić. A potem elegancko się szło na randkę, no bo co? Nam niczym nie zawinili, kompletnie, bo chodzili do szkoły, chodzili z nami do klasy, wszystko. Tylko po prostu, jak przychodzili chłopaki, mówi, idziemy na Żydów. No ale dlaczegośmy szli na tych Żydów, to nie było jasne, tylko idziemy na Żydów, to idziemy na Żydów. Zresztą już, bo nam się robiło ciasno. Wszędzie był Żyd, gdzie co, to był Żyd. Ta Żydóweczka chodziła do naszej klasy, jedna i druga. Ta Zimmermann chodziła najdłużej, Frania. Ładna Żydówka taka była, że nie wiem. No to już żeśmy jej ostatnią klasę, tośmy jej dokuczały. Pisarczyk jeden miał z tymi przyborami do pisania, a Dakowicz miał z tym z drugim pisarczykiem sklep odzieżowy, olbrzymi sklep na Opatowskiej. No i jeden się ożenił, drugi, trzeci wszyscy. A pisarczyk za mnie upatrzył, to do godzin szedł na piechotę. Ale dzieci szły tam,
po wszystko i na przykład dostawali wszystkie przybory, jak szli do pierwszej klasy, od niego wszystkie przybory. Stalówka była normalnie, jak to określić stalówkę? Stalówka pisma. Trzeba umaczać w atramencie i dopiero, żeby napisała, bo inaczej się nie pisało przecież. I jeszcze się tu gdzieś wałęsała taka stalówka chyba u nas, bo były krzyżówki i kałamarze. To w domu były kałamarze, a w szkole były specjalnie w tych w ławkach dziurki i takie były kałamarze w tych dziurkach. Maczało się 35, 6, 7, 8 i w 9 już nie przyszliśmy do szkoły, bo wojna wybuchła. Proszę pana, a w szkole nas uczono, że my nie oddamy guzika od munduru, nie tylko cośkolwiek. Nikt nie przypuszczał, to była rozpacz straszna, jak Niemcy weszli. Przecież to było niedopuszczalne. Proszę pana, myśmy się buntowali wszyscy, ale co było zrobić? To hajli, to hajlu, hajla. Do dziś dnia w puszach jeszcze bębni. Z takim naciskiem po tym brzuchu takim twardym. Oficerowie, dwóch eleganckich, wchodzi od razu ciach, ciach. Po niemiecku zaczynają mówić, że zabierają nam pokoje, bo oni kwaterują tu. Konie będą zakwaterowane w stodole i wszystko ma być podporządkowane im. Wszystko. Więc akurat ja znałam trochę niemiecki, bo ze szkoły, więc zaczęłam mówić. Jak zaczęłam mówić, włączył się jeszcze brat, więc zabrali brata zaraz, żeby tłumaczył, żeby szedł. I chodzili i od razu zajmowali kwatery. I był od razu porządek. Pierwsze chwile, te co pamiętam, tyle. Ciężko było, bo oni Niemcy, ale był porządek w stodole, był porządek w domu, był porządek wszędzie. Tak jak powinno być. Zajęli, nie chcieli od nas nic, bo oni mieli wszystko swoje jeszcze. Tyle, że kwatera była. I potem jak już, rozmowa. Ja sobie tak pozwoliłam powiedzieć po cichu, że niedługo was szlak trafi i waszego Hitlera. To taki ryży Niemiec słyszał to. Zabrał mnie ręce do góry i do komendanta. Od razu. No i poszłam z nim do komendanta. No w domu zrobił się ruch, że mogą mnie zamknąć. Komendant popatrzył tak na mnie, wezwał mnie do siebie, temu panu kazał wyjść, a mnie popatrzył, nareszcie mówi, skąd ja umiem niemiecki? Mówię, że chodziłam do szkoły i stąd trochę umiem. A co myślę robić dalej? Ja mówię, nic nie myślę, co mam myśleć? To usiądź. No to usiadłam. No to widzisz, popatrz się, mogę cię zamknąć, mogę cię kazać rozstrzelić, mogę ci tam wszystko, ja to mam zapisane jeszcze gdzieś, ale żeś taka ładna, to cię szkoda. I proszę sobie wyobrazić, że wstyd się przyznać, ale ja nie mogłam się nigdzie ruszyć, bo on wszędzie szedł za mną. Wszędzie mnie pilnował. Siedziałam w domu, najwyżej szłam do kościoła na różaniec i z powrotem, bo przecież się wstydziłam strasznie. Tak się ciągnęło to wszystko do Bożego Narodzenia. Przychodzi Boże Narodzenie, przychodzą potem... On przynosi wszystko, bo chce z nami robić wieczerze. Więc brat już po niemiecku, ja po niemiecku, on zaczyna trochę po polsku, bo on był Ślązakiem z urodzenia, więc trochę polskiego znał. Dochodzi do Sylwestra, wyszykowany, przychodzi prosić mnie na Sylwestrę, a ja nie idę. Wtedy już mama prosiła mnie, mówi, ustąp, idź, bo będzie awantura. Nie ustąpię, bo ja nie pójdę z Niemcami tańczyć. I mówię mu, a jakbyś ty był w takiej sytuacji jak ja, poszedłbyś się bawił, jakby twój
twoje państwo było w takiej okupacji, jak my jesteśmy, poszedłbyś, pada, że nie. Więc ja też nie idę i brat nie idzie. Brat męża mojego mąży, tak, poszedł do wojska, był w pilotach i zastała go wojna i w wojnie został przydzielony do RAF-u. Pamiętamy Niemców, przyszli do nas jako wrogowie, nie? Jak im się nie nadepnęło dobrze na palce, a kulturalnie, to i oni się tam czasem, a że musieli nas ściągnąć, no bo była wojna. Ja uważam, że to był naprawdę kulturalny naród, a że robili tak, jak robili, no bo byli zwycięzcami, tak? No to trudno. A może by my gorzej robili jak oni. Bo my pamiętamy Ruskich, jak przyszli nas oswobodzić, jak nas oswobodzili. Ze wszystkiego nas oswobodzili, dokładnie. Nie jako przyjaciele, bo jakby przyszli jako przyjaciele, to by tak nie robili. Se nikt nie wyobraża. Szli gromado, ściął jabłonkę, wziął na plecy i szedł dalej. Wziął klacz, nie zostawił małej żrebie, co go to obchodziło, jakiemu była potrzebna taka czy inna. Robili po prostu, a nasze kobiety to były nagabywane non-stop. Gdzie się dorwali, tam. No niestety, był moment, że u nas szli taką gromadą jakąś luźną, w Lipach zamordowali kobietę. No, Ruscy. No. Mojowieśmy byli wysiedleni, tam żeśmy mieszkali. I tam nas Ruscy właśnie dopadli i tam nas dopiero obrali dokładnie. To nie trzeba było już nikogo. Mieli dryk. Oni potrafili, proszę pana, zamknięte było, spod zamkniętego wzięli, umiał wziąć zem. Ukraść wszystko, co mu w rękę radło. No, czegoś podobnego to. To była swołocz, to nie byli ludzie, ale to była swołocz. Śmierdzieli, zawszeni, fe. Ale jak narzekaliśmy na Niemców, to ojciec nam mówił tak, moje dzieci, narzekacie jeszcze grzecznie z nimi, bo jak przyjdą Ruscy, to zobaczycie, jak będziecie wyglądać. To wszyscy tak, obo oswobodziciele, wszyscy całkowicie oswobodzili. Właśnie tak jak ten opowiada właśnie. I z kobiet i ze wszystkiego oswobodzili. Trzeba było się bać. Ja już miałam wtedy małego Andrzeja, to musiałam na rękach nosić, bo przecież gdzie to tylko dorwać, gdzie. To jest... Nie. A z nimi przyszli jeszcze Ukraińcy. Ci potrafili też nas obrobić. A była taka rodzina tutaj mieszkała, co mieszkali właśnie tam koło Lwowa. I potem już całą rodziną to przyszli. To opowiadała właśnie ta Kozikowska. Jakich tam trzeba było uciekać, jak trzeba było się chować przed tym. To było coś strasznego, co oni robili. Po prostu żona była Polka, to i żony zarżną. Jedni chcieli, żeby był taki ustrój, a nie inny, a drudzy, no i już się kłócili. Wyłapywali tych akowców i wtedy jeden drugiego skarżył nawet. Kolega mojego brata zginął, bo go zastrzelili, uciekał, zastrzelili go. Bronek Grymbowiec zginął. Marian Juda też poszedł, ale gdzieś się odłączył, a moi bracia obydwaj zostali wzięci i na Majdanek. Z tym, że mówię, ten młodszy jeszcze się wywinął, uciekł, a ten mój już został tam do końca. Stamtąd jeszcze został gdzieś wywieziony. No przyszedł, to już był wrak, że tak powiem, nie człowiek, bo jednak. Ale to należał do AK. Zresztą od nas wszyscyśmy należeli do AK, nie było żadnych. Bo wszyscy barańscy, zacząwszy od ojca, wszystko było AK-owcy. Część należała do AK, a część należała do BH.
bo oni ze sobą się nie bardzo zgadzali w tych swoich wywodach. Zresztą była utworzona taka pod Klimontowiem tam wojskowa jednostka, ćwiczyli tam, należał i szwagier męża, taki Majewski. Byliśmy napiętnowani. Mnie do zbowidu nie przyjęli jako członka, tylko jako podwładnego mężowi. Bo ja byłam z rodziny nie takiej jak. Przecież ojciec na trzy razy, jak żeśmy głosowali trzy razy tak, zamknięci byli wszyscy w Ostrowcu. Wyszłam z domu bardzo bogatego, jako niebrzydka dziewucha i majętna, bo 3 hektary na owe czasy, to wie pan, że to jest gospodarka? Tak. Wszystkiego i poszłam za człowieka, który nie miał nic. A tutaj na stałe do Sandomierza przyszliśmy z całą rodziną w 1946 roku. Bo ja przecież biegiem wyszłam za mąż, bo jeszcze nie miałam 20 lat, bo mi się bardzo śpieszyło. Za ułana, który wrócił z wojny już kiereszowany, ale był ułanem, w 14 pułku ułanów. Zresztą dziś mam po nim rentę. I mąż był w 14 pułku ułanów. To był pułk we Lwowie. A ze Lwowa był przeniesiony do Jazłowca. Bo stamtąd trzeba było potem uciekać, zabierać się, więc poszedł do Jazłowca. I w Jazłowcu byli, dlatego jest 14 pułk jazłowiecki, proszę pana. Najbardziej się wsławił, proszę pana, pod Warszawą tam. I pod Warszawą był mąż ranny. Leżał w szpitalu wojskowym i potem już przyszedł. No i jak się wojna skończyła, to wszyscy wracali. Gdzie kto mógł wrócić, to powracali. Wrócił mąż. To wie pan, to było tak. Do kościoła się szło, więc w kościele trzeba się spotkać. O, bo przyszedł ten, bo wrócił tamten, bo jeszcze tego nie... No, wszyscyśmy się... No i ja spotkałam wtedy też męża jako... No, męża jako... Widocznie mu się spodobałam. Ty co, ty jak? Osobiście męża jako wojskowego nie znałam, bo cóż, ja byłam dzieckiem. Mąż był, proszę pana, z 13 roku, a ja z 22. Bo proszę pana, jak już przyszedł do domu, to był bardzo biedny, a ja byłam bogata dziewucha i wykształcona. No bo 4 klasy to było wykształcenie, a jeszcze 3 hektary do tego. Dlaczego ja wyszłam za mąż za Rutkowskiego i nie za kogo innego? No. Zaczęłam strasznie płakać, co ja zrobiłam, nie? No wszystko zostawiłam, matka powiedziała, że nic nie dostaniesz, nic. Przyrzekłam, mówię, Boże, przysięgam, że nikt mnie nie będzie widział płaczącej i brudnej. Kochaj mnie, a światłem będziesz moim, kochaj mnie, a miłość nas upoi. Kochaj mnie w tę noc upojną i szaleńczą, niech nas uwieńczą polne róże w purpurze twoich słów. Przeminęło z wiatrem. Całe życie idę pod górę. Pod górę. Nigdy nie. Teraz dopiero stanęłam na szczycie i nie wiem, czy na kruków iść jeszcze pod górę, czy już zejść na dół.